Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie. Ja nazywam się Bartosz Popczyński, to jest kanał Wszechnica. Zapraszam na kolejne nasze spotkanie z Polską Przyrodą, a dzisiaj będzie bardzo polsko, a nawet bym powiedział bardzo patriotycznie, bo nawiązujemy do święta niepodległości, które miało miejsce 11 listopada i w związku z tym mam taki przygotowałem dla państwa taki specjalny wykład o tematyce. Przyrodnicze, ale jednocześnie łączące się bardzo z tą naszą polskością, czyli przyrodnicze symbole Polski. To, co nam się nierozerwalnie kojarzy z Polską i właśnie z naszą polską przyrodą. A jest takich rzeczy kilka i podzieliłem to na takie główne grupy. To będą rośliny, będą zwierzęta, będą krajobrazy i będą charakterystyczne miejsca. To oczywiście jest taka Mój, mój wybór, ja tutaj wybrałem te wszystkie gatunki, czy miejsca, czy właśnie charakterystyczne jakieś krajobrazy. Yy, oczywiście, jeżeli yy, tutaj to można dyskutować ze mną, czy rzeczywiście ten dobór jest yy, poprawny. Ktoś może by coś dodał, ktoś może by coś zabrał. Jak ma ktoś jakieś yy, tutaj propozycje, to proszę zamieścić oczywiście w komentarzach. Może o czymś zapomniałem, może coś pominąłem. No i startujemy. W takim razie zaczniemy od roślin. Na samym początku chciałbym przedstawić te. Rośliny, które są nierozerwalnie związane z naszym krajem i nam się bardzo mocno jakoś tam łączą, albo na przykład mają coś szczególnego, bo na przykład mają jakiś epitet, że są jakieś polskie, prawda? Tak jak na przykład modrzew, ale nie wyprzedzajmy faktów, zaraz do modrzewia dojdziemy, a tutaj mamy wierzby oczywiście. Ci, którzy chodzą w terenie, którzy szczególnie tak mi się wydaje, że to jest taki mazowiecki krajobraz, ale nie tylko. Generalnie jednak nam się wierzba powinna kojarzyć nie tyle z Mazowszem, co chociaż najbardziej, ale nie tyle z Mazowszem, co w ogóle z całą Polską. Zresztą Kazimierz Laskowski w poemacie Wierzby pisał następująco Gdzie polem powiewa wierzbina Wiem, że się Polska kończy lub zaczyna. No i to w zasadzie obrazuje nam doskonale, jak ważnym gatunkiem dla naszego kraju jest wierzba. Faktycznie, gdzie nie spojrzymy, to ta wierzba jest, i tutaj możemy wyróżnić wiele różnych gatunków, ale zasadniczo chodzi o to, że jest to jednak wierzba. Przecież bardzo mocno też jest to związana ta wierzba z, ze świętami wielkanocnymi, bo przecież bazie, prawda, to już od przedszkola się uczymy, doskonale znamy. Te gałązki wierzbowe w formie ozdoby z tymi właśnie białymi, takimi puchatymi kuleczkami. Z kolei też Teofil Lenartowicz w poemacie Na Wierzbę pisał o wierzbie Palmo Mazowsza. I jeszcze dodawał do tego, i ty mi jedna szumisz najojczyściej. To jest też bardzo dobre określenie, najojczyściej szumi. I to faktycznie jest no, ta wieżba, jak to tutaj nazwał, palma mazowsza. No, bardzo piękne określenie, ale popatrzmy dalej, bo na przykład Szymon Szymonowicz pisze z kolei I wy, wieżby byłyście kiedyś boginiami, teraz wód pilnujecie, stojąc nad brzegami. I rzeczywiście tutaj jest wyrażona pewna prawda o wierzbach, które rosną y, bardzo licznie nad brzegami rzek, y, na takich miejscach właśnie podmokłych, ale też jak tutaj widzimy na tym zdjęciu takie pola uprawne, takie y, to znaczy może bardziej nie pola uprawne, a bardziej byśmy powiedzieli jakieś pod, podmokłe łąki, prawda, te polu uprawnych to tam gdzieś chyba w tyle, tam gdzieś z tyłu tylko gdzieś tam są pod lasem. No ale jest to na pewno bardzo taki iście polski krajobraz. Tak jak powiedziałem, mamy kilka różnych gatunków. Generalnie u nas można wyróżnić kilka Źle powiedziałem, że kilka, bo aż 28, no to dużo więcej niż kilka. No taka najbardziej znana to jest wierzba biała z swoją odmianą w postaci wierzby płaczącej, no to też nam się kojarzy jednak z naszym krajem dosyć mocno. Wierzba krucha, wieżba wiciowa, no ale całe mnóstwo innych wierzb, naprawdę, no jest ich 28 gatunków, także to o samych wierzbach można by cały w ogóle wykład zrobić. Proszę bardzo, tak jak Szymon Szymonowicz pisał, mamy właśnie fragment wody i te wieżby. No, dla mnie, powiem szczerze, ten krajobraz, to co tutaj widzimy, mi się bardzo mocno kojarzy. Takie ja mam skojarzenie swoje pierwsze z bagnami biebrzańskimi. Tam właśnie też wieżby bardzo licznie występują. Wieżby też to pole, ale jednak, no, uznaje się chyba, że jednak tym takim sztandarowym naszym drzewem bardzo mocno związanym z naszą kulturą jest właśnie wieżba. No, idźmy dalej. Powiedziałem, że będzie o modrzewiu, zatem Mówimy, wyróżniamy taki gatunek jak modrzew polski, i no jest to oczywiście taka kwestia trochę może sporna, ale ja tutaj przytoczę pewnych naukowców, którzy rzeczywiście wyróżnili tego modrzewia polskiego. W 1890 roku pan Raciborski. Odnalazł modrzewia kopalnego i stwierdził, że on się, i nazwał go już wtedy właśnie modrzewiem polskim, dlatego że jego szyszki różniły się od szyszek modrzewia europejskiego. Natomiast pan Wójcicki z kolei odnalazł na górze hełmowej pod Nową Słupią też takiego modrzewia i nazwał go larik z polonika czyli właśnie modrze w polski. No i tutaj jeszcze taki Wielki autorytet, jeżeli chodzi o świat botaniki w Polsce, pan Władysław Szafer w 1913 roku stwierdził, że na kilku różnych wybranych powierzchniach, między innymi to było na Wyżynie Małopolskiej, w Pieninach, Beskidach, stwierdził, że te modrzewie rzeczywiście wyróżniają się, tworzą niejako taki w ogóle typ morfologiczny i dlatego właśnie zdecydował się wyodrębnić zupełnie nowy gatunek i nazwać go właśnie Larix polonica, co, czyli skorzystał z tej samej nazwy, którą już użył wcześniej pan Wójcicki. No i rzeczywiście, jeżeli pan Szafer faktycznie tutaj wyróżnia tego modrzewia polskiego, no to i możemy mówić o faktycznie takim iście naszym, myślę, że też bardzo mocno związanym z naszym państwem drzewem. Natomiast co do tego epitetu Polski, bo tak jak za, za wiele razy już mówiłem na naszych wykładach, w botanice, w zoologii, w ogóle te nazwy naukowe po łacinie są, mają właśnie te dwa Człony. Pierwszy oznacza yy, najczęściej rodzaj, przynależność do rodzaju, a drugi yy, jest jakimś tam epitetem yy, i łącznie opisują po prostu jeden konkretny gatunek. No i tutaj, właśnie ten epitet gatunkowy, czyli tutaj polski. No, bardzo mocno właśnie ten, na, to, 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 ten nasz kraj wyróżnia, jednocześnie właśnie tego modrzewia też bardzo mocno wyróżnia. Natomiast yy, to się jeszcze dzisiaj nam pojawi, jest jeszcze inne zwierzę, które również nosi właśnie ten sam epitet, czyli też wskazanie jest na nasz kraj bardzo mocno. No, nie można byłoby pominąć w naszym wykładzie charakterystycznego drzewa. Można powiedzieć, że polskie lasy sosną stoją, bo właśnie chodzi o sosnę. 67% powierzchni leśnej naszego kraju właśnie jest pokryta przez ten główny gatunek lasotwórczy, czyli, czyli sosnę. Ona generalnie bardzo chętnie była wykorzystywana i bardzo licznie sadzona ze względu na to, że też w miarę szybko rosła, dlatego też no, dzisiaj się już co prawda prowadzi Zmienia się to, żeby jednak tą sosnę podmieniać na jakieś inne gatunki, które są bardziej dostosowane do siedliska, w którym rośnie, ale kiedyś masowo się rzeczywiście tę sosnę sadziło, a tutaj jeszcze wyróżnię taką bardzo niezwykłą sosnę, która nosi nazwę sosna taborska, i ta sosna taborska rośnie w rezerwacie sosny taborskie. To jest rezerwat, który znajduje się na południe, w zasadzie od Elbląga. To, tam jest na przykład taka miejscowość miłomłyn, yy, i tam właśnie w, 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 w tych okolicach właśnie możemy mówić, oczywiście no, tabusz, prawda, i yy, możemy mówić właśnie o tej sośnie taborskiej i ona jest o tyle niezwykła, że osiąga bardzo dużą wysokość, nawet 30-40 metrów, co jest jak na nasz kraj naprawdę bardzo dużo, metr nawet średnicy, takie drzewa osiągają i. Były bardzo mocno kiedyś wykorzystywane, szczególnie do budowy masztów na żaglowcach. Także one rzeczywiście cieszyły się wielkim uznaniem w Europie. Były w ogóle spławiane Wisłą do Gdańska i nawet sam Napoleon był bardzo, bardzo mu się podobały te, te, te sosny i nawet zarządził, żeby wysłać nasiona. Tej, tej sosny do Francji. Także, no, skoro sam na się zachwycał tymi y, sosnami, no to rzeczywiście musiały być naprawdę niezwykłe. I do dzisiaj one, y, oczywiście, w tam okolicach, o których wspomniałem, cały czas tam rosną i no, pięknie y, górują. Rzeczywiście są takimi bardzo dorodnymi, pięknymi drzewami. Sosna oczywiście jest niezwykle ważna dla naszego kraju, ale kolejnym gatunkiem, który jest bardzo mocno związany z terytorium naszego kraju, to oczywiście jest dąb. Dęby wraz z lipami stanowią bardzo, dużo, bardzo dużą część wszystkich pomników przyrody. A tutaj mamy właśnie jednego z nich. Oczywiście jest to najbardziej znane drzewo, chyba w Polsce w ogóle. Mogę tak śmiało chyba powiedzieć mój imiennik, bo Dąb Bartek oczywiście. Z tym, że z Bartkiem jest taka ciekawa sytuacja, że on ani nie jest. Najstarszy, ani nie jest największy, ani nie jest. Yy, nie ma naj, naj, największej korony. Yy, no, ani nie jest najgrubszy. No, nic nie ma naj, więc dlaczego on jest taki znany? Też mnie to zastanawia. On z tych wszystkich naj, to jest po prostu najbardziej znany. Każde dziecko w Polsce podejrzewam, że zna dęba Bartka. I jest to takie drzewo, które no, jest naprawdę praktycznie chyba każdemu Polakowi. Nie ma chyba Polaka, który by nie słyszał o tym drzewie. Dlaczego tak jest, nie mam pojęcia. Może ktoś wie, ale pytałem już wiele innych osób, które są jakoś związane i też właśnie z, z pomnikami przyrody i z, z szeroko pojętą edukacją, i nikt mi nie umiał uzasadnić tego. Dlaczego ten Bartek właśnie. Dom Bartek jest tak bardzo znany. Natomiast, Yy, powiedziałem też, że nie jest najstarszy, bo nie jest rzeczywiście, aczkolwiek no, jego wiek rzeczywiście yy, może nie wprawia w osłupienie, ale yy, jest imponujący. Rzeczywiście, możemy być zaskoczeni, że aż tyle ten bartek żyje. Yy, kiedyś oceniano, że ma ponad 1000 lat. Natomiast no, to raczej yy, można yy, chyba w między, między bajki raczej włożyć ten wiek, bo to raczej nie jest jego prawdziwy. Yy, ponieważ no, mo, raczej według szacunków wynika, że jest rac, raczej ma dużo dużo mniej tych lat, bo w 1992 roku jego wiek został oszacowany na 654 lata, co dzisiaj nam daje w 2023 roku możemy powiedzieć, że ma około 685 lat. No, jednak jest to mimo wszystko bardzo imponujący wiek, robi na pewno wrażenie, chociaż mówię, nie jest najstarszym, bo są też starsze drzewa w naszym kraju, ale jest niewątpliwie naszym takim, takim symbolem narodowym. A jak jesteśmy już przy dębach, to warto też powiedzieć o innych dębach, które również osiągają niezwykłe rozmiary. Piękne, takie są bardzo też poskręcane, ale bardzo grube u podstawy. I to są dęby, tak zwane rogalinskie. One właśnie znajdują się w Rogalinie. I to są. Tam jest w ogóle zinwentaryzowanych, to znaczy już nie teraz, bo te, teraz to się zapewne wszystko zmieniło. Ponieważ to są dane z 92 roku. Roku, a zatem no, należy się spodziewać, że dzisiaj po upływie praktycznie 30 lat te dane są zmienione, ale podejrzewam, że nie jakoś bardzo mocno. Natomiast to nam daje też jakiś obraz sytuacji. 1435 zinwentaryzowanych egzemplarzy, i to są dęby, których Pierśnica. Pierśnica to jest średnica drzewa mierzona na wysokości 1,30 m. I wszystkie te dęby mierzone na właśnie pierśnicy. Ja powiedziałem, że średnica w tym wypadku była mierzona, było, był mierzony obwód tego drzewa, ale zasadniczo pierśnica dotyczy średnicy zawsze. No w każdym razie tutaj, obwód mierzony na pierśnicy wynosił zawsze ponad 2 m. Także no to nam wskazuje, że rzeczywiście są to ogromne drzewa. I takich egzemplarzy stwierdzono w 82 roku 1435. Ale z tych wszystkich dębów występujących właśnie w Rogalinie, najbardziej wyróżniają się trzy, a jest to Lech, Czech i Rus. I wszystkie właśnie tutaj one są pokazane, pięknie, imponujące rozmiary osiągnęły. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o rośliny. Podejrzewam, że można byłoby tutaj dopisać jeszcze coś do tej całej listy. Natomiast no moim zdaniem stwierdziłem, że jednak z roślin to przede wszystkim właśnie wierzba, sosna, dąb. No i jeszcze wspomniałem o tym modrzewiu polskim, bo ze względu właśnie na ten epitet. A przechodzimy teraz już do zwierząt i... No, musimy zacząć od tego drzewa, które od tego, przepraszam, zwierzęcia, które jest y, nierozerwalnie związane z naszą, właśnie polskością, a konkretnie z naszym godłem. Ja już wiele razy na naszych wykładach opowiadałem o tym ptaku. Yy, no, <tanie> pytanie zawsze trzeba postawić: czy rzeczywiście ten ptak, który tutaj znajduje się na zdjęciu, a jest to bielik, czy on faktycznie jest tym ptakiem naszym widniejącym w godle? Narodowym, bo oczywiście spory są, już też wiele razy o tym mówiłem, ale wspomnę tylko, że no, bielika nie uznaje się za pełnoprawnego orła, bo nie ma opierzonych skoków. Musiałby mieć opierzone skoki. A zatem do tego miana orła widniejącego w naszym godle może pretendować kilku innych jeszcze kandydatów, a wśród nich moglibyśmy wymienić takie, takie jak oczywiście na czele z Orłem przednim, Orzeł przedni tutaj jest zdecydowanie ma opierzone skoki, ale mógłby to być no, bardzo bardzo rzadki w Polsce, ale jednak teoretycznie Orzeł cesarski, Orzeł stepowy. Nie zapominajmy, że też niejako godło się odnosi do pewnej legendy, tak związanej z Lechem, Czechem i Rusem, i no, wtedy też trochę te zasięgi Ptaków drapieżnych wyglądały trochę inaczej niż dzisiaj. Zatem, no możliwe, że i wtedy właśnie orzeł cesarski i orzeł stepowy były dużo bardziej popularne na naszym kraju niż to jest obecnie. No, mógłby to być orlik grubodzioby, który też występuje w naszym kraju, ale też jest szalenie rzadki. Orlik krzykliwy, już dużo, dużo częściej występujący, ale jednak mniejszy od. Chociażby bielika, czorła przedniego, yy, orzełek południowy, bielik wschodni. Tutaj również mamy nawiązanie do takiego gatunku bardziej właśnie wschodniego, gadożer czy rybołów. No, paru kandydatów jest, jak widać. Natomiast no, bielik jednak ma te elementy białe, ma biały ogon, taką podbieloną yy, trochę głowę. W związku z tym, no, kto wie, być może tak rzeczywiście jest. Ciężko to stwierdzić. Spory cały czas trwają. Niemniej yy, jest to na pewno, no, mamy piękne godło i widniejący na nim orzeł. Jest to yy, świadczący o sile, o jakiejś potędze, no bo każdy, kto widział orła kołującego, podkreślam, nie żadnego myszołowa, ale prawdziwego orła krążącego nam nad głową, nad lasem, gdzieś tam w górach na przykład, nad jeziorem, nad morzem, to na pewno ten, ten widok na długo rzeczywiście zapada w pamięć. Tutaj mamy właśnie takiego bielika lecącego, który nie, no nie szybuje, tylko widać, że on się wznosi. No, niemniej jest to imponujący ptak, jego wymiary ciała, rozpiętość skrzydeł to jest nawet ponad 2 metry, a u samic może nieznacznie być mniejszy niż 2,5 metra. Ta rozpiętość skrzydeł także jest naprawdę niesamowita jeszcze bardzo... Są szerokie te skrzydła, bo one mają mniej więcej, no powiedzmy, szerokość, o, jak ta klawiatura, może nawet troszeczkę więcej, także widzimy, że, no, bardzo, bardzo szerokie, bardzo szerokie skrzydła i przy tym oczywiście bardzo długie. No i wiadomo, masywny dziób, masywne szpony, no wszystko to powoduje, że jak najbardziej na ptaka herbowego się bielik nadaje. No, nie możemy pominąć kolejnego naszego bardzo ważnego symbolu narodowego. Zwierzę, które być może byśmy utracili, ale całe szczęście udało się ochronić przed zagładą całkowitą żubra, bo o nim oczywiście mowa. I w Polsce w 2021 roku światowa populacja żubrów liczyła 900, 9554 osobniki. Z czego wy... mówi się o tym, że jedna czwarta tej światowej populacji żyje w Polsce. Zatem no, jesteśmy dosyć ważną ostoją dla tego zwierzęcia. Generalnie w Polsce jest parę miejsc, bo przede wszystkim kojarzymy żubry z puszczą białowieską. Zresztą. Przecież w Puszczy Białowieskiej też jest on symbolem, przecież w Parku Narodowego, wita głowa, żubra, widoczna właśnie to jest takie symboliczne zwierzę nie tylko dla naszego kraju, ale również dla tej Puszczy Białowieskiej. Natomiast nie zapominajmy o tym, że jednak jest wiele miejsc w Polsce, gdzie ten żubr występuje, bo przecież niedaleka Puszczy Białowieskiej, Puszcza Knyszyńska, Borecka na przykład, ale również i mamy w Bieszczadach, czy chociażby w y, lasach, lasach Janowskich, Puszcza Augustowskiej, Romińskiej, tuż bardziej na północy i jeszcze na Zachodnim Pomorzu. Zachodnio-pomorskie to też jest takie miejsce właśnie, gdzie... Są te, y, są te żubry. Także parę miejsc jest, generalnie wyróżnia się 8 wolnych. Populacji. No i rzeczywiście, kto zobaczył żubra choć raz, to na pewno na długo też zapamiętuje ten widok. Ostatnio też no, ciężko mi tutaj nie wspomnieć o ci, którzy jakoś tam przyrodą się interesują albo śledzą na różnych fanpage'ach, co się dzieje w różnych zakątkach naszego kraju. To na pewno nie. Mm, na pewno zauważyli taką informację, która obiegła ostatnio internet o takim padłym żubrze, który został potrącony przez ciężarówkę i leżał na drodze, i drugi jego towarzysz nie, nie chciał go na krok odstąpić. To taki bardzo był przy, piękny przykład tego, że zwierzęta też mogą odczuwać wielką stratę po Śmierci swojego jakiegoś towarzysza czy członka rodziny, i tak było dokładnie w tym przypadku. Ten żubr nie chciał odstąpić tego martwego na krok. Bardzo widać było, że bardzo był mocno z nim związany. To jest dosłownie historia chyba sprzed tygodnia, także warto się zapoznać, kto jeszcze o tym nie słyszał, bo to jest bardzo ciekawa sprawa. No dobrze, idziemy dalej w takim razie. No i oczywiście, jedno z też z naszych sztandarowych, żegłbym rzekł, nawet, ptak, który już praktycznie jest chyba w Polsce traktowany jak jakiś święty ptak. No, mamy oczywiście bociana, bociana białego. No i bocian biały... Jest naprawdę w Polsce bardzo szanowanym ptakiem, bardzo lubianym. Ludzie lubią jak na dachu gospodarstwa, na dachu stodoły czy na słupach energetycznych są właśnie zakładane gniazda. Często też dla nich są budowane te gniazda. No, przypomnę oczywiście to, co już wiele razy mówiłem, że co piąty Bocian jest Polakiem, także my jesteśmy, ten nasz kraj jest niesłychanie ważny dla Bociana, ale też nie oszukujmy się, Bocian jednak myślę, że w naszej kulturze też jest niesłychanie istotnym ptakiem. Ptakiem. Przecież mnóstwo ptaków do Polski przylatuje po zimowisku, jeszcze przed Bocianem, a mimo to media od, od, od wielu, wielu lat skupiają się tylko na tym Bocianie i ten Bocian jest takim ptakiem, który właśnie przysparza nam dużo radości, kiedy powraca. I wtedy uznajemy, że zaczyna się zim, zaczyna się prawdziwa wiosna. Ja już wiele razy mówiłem Państwu, że moim zdaniem to dużo więcej jest tych symboli. Wiosny, tych ptasich symboli, które właśnie powracają z tych zimowisk i robią to dużo, dużo wcześniej niż właśnie wspomniany bocian, ale jednak bocian jest dużym ptakiem, bardzo widocznym, każdy widzi, jak bocian leci, w związku z tym chyba dlatego tak właśnie jest, że ten bocian jest niesłychanie ważny i na niego właśnie tak mocno zwracamy uwagę przy tych wiosennych powrotach. Ale nie zapominajmy, że mamy przecież jeszcze jednego kolegę, który jest bocianem czarnym i ten bocian czarny, oczywiście, no jak widzimy, ma też mnóstwo, nie do końca jest czarny, bo też przecież białe elementy, ma. Piękny też czerwony dziób, ale też jak widzimy, on się mieni. Kolorami może nie tęczy, ale jak widzimy, mamy tutaj taki no właśnie, ja to słaby sens tych kolorów, ale jakiś fioletowy, zielony, taki, nie wiem, to chyba seledynowy jest. No już nie będę, może tutaj yy, sobie przysparzał wstydu w nazywaniu yy, kolorów, ale no widzimy, że jest ta szyja bardzo mocno mieniąca się, zresztą nie tylko szyja, bo i też yy, na skrzydłach widzimy, że te pióra i zresztą nawet jak będziemy mieli w dłoni takie pióro i po, poruszamy, to, to, to podobnie jest jak z piórami gawrona. One też właśnie są takie mieniące się, yy, ale jednak no, bocian czarny yy, jakoś tam mocno symbolem naszego kraju nie jest. Przede wszystkim jednak jest to bocian biały. Prawdopodobnie dlatego, że bocian biały za bardzo przed człowiekiem nie ucieka, nie jest skryty, w przeciwieństwie do bociana czarnego, który unika towarzystwa człowieka. A tutaj mamy kolejne zwierzę, które tym razem właśnie zwierzę. Mieliśmy modrzewia polskiego, a teraz będziemy mieli konika polskiego, bo to właśnie konik polski, który jest takim koniem. Te, Właściwie no, reprezentantem typu konia prymitywnego, ale jednocześnie długowiecznego, bardzo odpornego na choroby. Wytrzymuje też trudne warunki utrzymania i no, mówi się, że jest jego historia gdzieś tam przeplata się z takim koniem, które już niestety nie żyje i już w ogóle nie mamy go na kuli ziemskiej, bo jest to gatunek wymarły. Ja na, o nim opowiadałem podczas naszego pierwszego spotkania spotkania z czerwoną księgą zwierząt a mianowicie chodzi oczywiście o tarpana i o, tarpany już nie żyją, ale można powiedzieć, że koniki polskie są takimi właśnie potomkami tarpana, żyjącymi na terenie naszego kraju. No i w zasadzie jego y, takie usilne starania rozpoczęto od 30, 1936 roku, kiedy to zaczęto właśnie odtwarzać takiego konika o tych y, cechach. Podobnych do cech tarpana. No i dzisiaj to miało miejsce w Puszczy Białowieskiej, a dzisiaj takie dwa bardzo ważne miejsca dla konika polskiego to jest popielno oraz. Oraz roztocze na czele z taką mieściną Florianka. To są właśnie takie niezwykle dwa ważne miejsca i te koniki polskie, zresztą konik polski jest przecież też symbolem Roztoczeńskiego Parku Narodowego. A skoro dane zwierzę jest symbolem, to rzeczywiście musi być bardzo ważne, bardzo wyróżniające się. Na danym terenie zwierzę, jakieś bardzo charakterystyczne. Konik polski dzisiaj w zasadzie też jest wykorzystywany, ale raczej w celach związanych z rekreacją, przede wszystkim z hipoterapią. Czasami mogą być to zwierzęta do, wykorzystywane do jakichś lekkich powozów, do, do zaprzęgów, no a także jest to taka też rezerwa genetyczna, a poza tym też no, upiększają na pewno. Wiele różnych krajobrazów, kiedy właśnie są, kiedy właśnie się wypasają na łąkach, a przecież też pełnią rolę takiej, może też naturalnej kosiarki. Chociaż tutaj bym raczej przypisał taką rolę szczególnie krowom. Krowy są niesłychanie ważnym, ważnym gatunkiem w utrzymaniu właśnie takich muraw, takich łąk. To jest szalenie ważne zwierzę, szczególnie właśnie w kontekście ochrony przyrody. Ale o tym może kiedy indziej Państwu opowiem. Bo krowie też tutaj należy się rzeczywiście wielkie uznanie. Ale konikowi polskiemu również dlatego o nim mówimy, bo też jest właśnie koniem, który jednak z naszym krajem jest mocno związany. I to będzie na tyle, jeżeli chodzi o. Zwierzęta i rośliny, a teraz omówimy sobie parę charakterystycznych krajobrazów. To dotyczy różnych krajobrazów. Niektóre będą takimi krajobrazami, które towarzyszą nam w podróży przez Polskę, w wielu różnych miejscach. Tu może nie będę się skupiał na jakichś konkretnych jednych wybranych miejscach, bo to będzie raczej w naszej kolejnej kategorii, czyli w grupie charakterystycznych miejsc. A tutaj po prostu pokażę, Coś, co będąc w różnych zakątkach kraju, można y, obserwować. Nie trzeba do konkretnego miejsca pojechać. A zacznę od naszych pól uprawnych, które potrafią się ciągnąć hektarami y, i tym pięknym, jeszcze błękitnym y, niebem. Tu od razu przychodzi nam na, na myśl nawiązanie do jeszcze innego kraju, bo przecież stąd właśnie, y, zresztą, widzimy podobieństwo do y, Ukrainy, prawda? Ukraina też. Y, ma takie krajobrazy, że ciągną się pola uprawne hektarami i piękne błękitne niebo. I to ma właśnie odwzorowanie w ukraińskiej fladze. Ale no nie ukrywajmy, jednak nie tylko to jest dla Ukrainy charakterystyczne, ale dla naszego kraju również. U nas też kto niejednokrotnie przemierzał jakąś dłuższą podróż przez um, udał się w jakąś dłuższą podróż przez Polskę, to na pewno to zobaczył. Na przykład rzepak, prawda? Takie ogromne pola rzepaku kwitnącego i na Właśnie takie piękne błękitne niebo z białymi obłokami. No to też jest zdecydowanie nasz narodowy krajobraz, i to nie ulega wątpliwości, chociaż. Jest to, pamiętajmy, krajobraz jednak zmieniony, bo jeszcze za czasów, na przykład mieszka pierwszego, nasz kraj pokrywały głównie jednak lasy, a dzisiaj lasy stanowią mniej więcej, tak się szacuje, że około 1 trzeciej powierzchni Polski. Chociaż no, cały czas ta lesistość jest zwiększana i dążymy do tego, żeby no, dojść do już, żeby uzyskać konkretnie te 33% lesistości. Jest to cały czas konsekwentnie, do tego dążymy. No dobrze, ale idziemy dalej i poza polami uprawnymi poza oczywiście też lasami jak już wspomniałem, przy okazji mamy również morze, bo jesteśmy jednak takim krajem, myślę, że powinniśmy być. Dumni z tego, co mamy, bo mamy i morze, i góry, i niziny, i lasy, i jeziora, i piękne rzeki, także mamy dużą różnorodność, i faktycznie morze, wybrzeże jest takim. Pięknym miejscem, do którego zresztą wiele osób ciągnie przez cały rok, ale szczególnie to są y, oczywiście y, te miesiące wakacyjne, kiedy to y, na plażach jest tłoczno, i bardzo doceniamy te plaże, bardzo lubimy spędzać na nich czas. Rzeczywiście jest to ważne dla nas, Polaków miejsce. Na, na Bałtyk bardzo chętnie jeździmy. A tutaj mamy takie piękne jeszcze klify, bo też trzeba pamiętać o tym, że w niektórych miejscach nasze wybrzeże jest właśnie, ma taką przybiera formę klifów. Nie wszędzie oczywiście, ale pamiętajmy o tym, to szczególnie właśnie dotyczy tego zachodniego Pomorza tam właśnie te klify są, chociaż nie tylko, bo przecież mamy też i charakterystyczne bardzo klify, też i w województwie pomorskim. Parę, parę takich też jest, także tutaj bym może tak nie ogólniał, że tylko to zachodnio zachodniopomorskie. Niemniej, no jednak tych klifów może jakoś bardzo, bardzo dużo nie mamy, ale są też jakąś tam cechą charakterystyczną naszego wybrzeża. No i oczywiście każdy, kto był nad morzu, to ma na pewno w głowie taki, taki właśnie widok, taką pocztówkę, przy, najlepiej właśnie, kiedy zachodzące słońce obserwujemy, które gdzieś tam zachodzą. Horyzontem, nad morzem właśnie się ukrywa, a my sobie spacerujemy po, po plaży. Także no, myślę, że każdy ma takie bardzo sympatyczne skojarzenia właśnie z tym zachodzącym słońcem nad morzem, ale też niewątpliwie jest to właśnie taki charakterystyczny widok dla naszego. Wybrzeża. Tutaj pozostajemy jeszcze cały czas w klimacie wybrzeża. Mamy słowiński park narodowy, piękne wydmy, właśnie te ruchome piaski. To też jest nasz, taka nasza chluba, bo przecież słowiński park narodowy to jest nic innego, jak ogromne góry piachu, które przykryły nawet momentami potężne. Drzewa, które niedokrotnie mają wysokość 20 metrów, ale zostały całe zasypane, bo takie postępujące piaski zasypują nawet nie tylko lasy, ale i wsie potrafią pogrążyć, bo właśnie w Słowińskim Parku Narodowym była kiedyś yy, wieś, jeśli dobrze pamiętam teraz, mogę się mylić, ale chyba, mia, chyba na, nazywała się Łącko. Chyba to była, to, to była wieś Łącko i została cała właśnie zakryta przez wędrującą wydmę. No, oczywiście nie mogę pominąć też ogromnych jezior i pośród, mię, mi, pośród lasów, bo przecież to też jest charakterystyczny y, element naszego kraju, a szczególnie Mazur. To nam się kojarzą właśnie Mazury, zresztą mówi się kraina Tysiąca Jezior, no więc nie bez przyczyny mówimy o Mazurach, właśnie że to jest kraina, w której jest mnóstwo mm, jezior. I lasów, bo te widzimy, że te lasy wszędzie otaczają dokoła te jeziora. A tutaj z kolei mamy piękny widok na jezioro Śniardwy, czyli na nasze. Największe jezioro, na którym można się nawet czasami poczuć jak na morzu, ponieważ jak staniemy na jednym brzegu, popatrzymy na drugi, to ten drugi jest praktycznie ledwo, ledwo tam widziany. Także ogromne jezioro. No i to nam pokazuje, że rzeczywiście też w naszym kraju mamy tych jezior całkiem sporo, a ja tylko jeszcze dopowiem, że Mazury słyną właśnie z tych ogromnych jezior, ale przecież rzeczywiście to jest taka kraina yy, ogromnych wód, natomiast bardzo rozległych, natomiast yy, też jakiś czas temu byłem zachwycony z kolei na przykład Pojezierzem Drawskim, które tak jak powiedzmy dla mieszkańców Warszawy m, czy, ty, ty, czym są Mazury, tym dla właśnie po, y, mieszkańców na przykład Wielkopolski, Poznania to właśnie tym jest Pojezierze Drawskie. Tam też właśnie tych jezior jest mnóstwo, też bardzo piękne, bardzo czyste też jeziora, także też myślę, że mamy dwa takie szczególne miejsca w naszym kraju. Myślę, że moglibyśmy jeszcze więcej tutaj tutaj wskazać takich miejsc, ale jakoś tak ja sobie skojarzyłem te, te, te dwa takie charakterystyczne, no na czele właśnie z Mazurami. A skoro jeziora, to i oczywiście też rzeki, które fantastycznie nadają się na spływy kajakowe, mnie osobiście zachwyciła Czarna Hańcza, ale przecież tych rzek mamy całe mnóstwo. Tutaj akurat mamy to chyba jest Krutynia na fotografii. Też niesamowicie piękna rzeka, nazywana nawet kajakostradą, bo rzeczywiście ruch turystyczny jest na niej bardzo duży. I kto raz chociaż spływał jakąkolwiek rzeką tworzącą takie piękne zakola, chociażby jak tutaj widzimy. Jeszcze te zakola może tu nie są jakoś tam bardzo wybitne, ale jednak te, te rzeki mamy taki obraz gdzieś tam w głowie, prawda, że te rzeki potrafią tak bardzo mocno meandrować. Kto raz chociaż płynął kajakiem, to myślę, że jeszcze przy takiej pięknej pogodzie, myślę, że na, na pewno był zachwycony i na pewno na długo zapamięta i będzie miał same wspaniałe wspomnienia. No, bo przecież poznawanie wód właśnie z perspektywy kajaka jest. No, wielką przyjemnością i rzeczywiście te. Tak, ja mam takie wrażenie, że ta turystyka kajakars kajakowa w naszym kraju coraz bardziej się rozwija, i rzeczywiście kajakarstwo staje się coraz bardziej popularne. Nawet nie trzeba, nie wiadomo jak daleko, ruszać się nawet ze stolicy, bo nawet ze stolicy można popłynąć Wisłą, udać się czy na przykład na nie, nieodległą wkrę, Pilice także jest naprawdę bardzo bardzo dużo różnych możliwości alternatyw, a jak już wspomniałem o królowej naszych rzek, no to trzeba oczywiście wskazać Wisłę, bo przecież to jest no właśnie, królowa, tak, najdłuższa nasza rzeka, niemal 1000 km długości. Właściwie ponad, mówi się, że chyba. Ja tutaj mogę się mylić, przepraszam, ale z tego co wiem, to jest 1047 km, ale to wiem, że jest różnie liczone, bo tam jest w zależności od tego, czy, czy całe, cała długość od początku do końca, czy tylko ta trasa żeglugowa. Nie chcę tutaj źle powiedzieć, także. Nie będę, nie będę tutaj się wypowiadał, ale pamiętam, że kiedyś czytałem książkę właśnie Wisła 1047, dlatego ta liczba mi utkwiła w pamięci. No niemniej jest to naprawdę taka też myślę, że nasza chluba. Piękna, niesamowicie piękna rzeka płynąca przez wiele, wiele polskich miast, no łącząca też stolice, prawda, Kraków, Warszawę, płynąca do Gdańska może no nie wpływająca bezpośrednio do Gdańska, a troszeczkę obok, ale no, ta martwa Wisła, prawda? To tam pojawia się w tym Gdańsku. Natomiast yy, natomiast yy, no, nie, niesamowicie piękna też rzeka tworząca właśnie te ogromne piaszczyste łachy, yy, tworząca taki swoisty yy, taki yy, yy. No myślę, że unikatowy nawet, unikatowy, unikatowy taki, taki krajobraz z jednej strony, a z drugiej też środowisko życia, bo przecież bardzo wiele na przykład jest zwierząt, które jest związane właśnie z tym, z tymi odcinkami wiślanymi. Także no, to jest naprawdę taka królowa rzek i kto raz poznał Wisłę z bliska, myślę, że nie raz mógł się rzeczywiście w tej rzece zakochać, bo jest naprawdę piękna. Jeszcze pamiętam jak ja byłem mały, to Wisła była uznawana za po prostu taki ogromny ściek, ale całe szczęście ta rzeka ma duże właściwości takiej regeneracji, oczyszczania się i okazuje się, że dzisiaj jest yy, Rzeką bardzo lubianą. Myślę, że coraz bardziej wraca też do łask. Coraz chętniej wychodzimy nad rzekę. To widać nawet w Warszawie coraz chętniej właśnie spędzamy wolny czas nad Wisłą. Także no, myślę, że ta Wisła jednak cieszy się z roku na rok coraz większą popularnością i coraz odważniej też widzę, że ludzie wpływają na nią na przykład właśnie kajakami, że już nie boimy się tylko znaczy nie, nie chcemy tylko pływać po tych małych wąskich rzekach, które właśnie są piękne, tak jak na przykład Krutynia, ale też zaczynamy właśnie wpływać coraz chętniej na przykład na Wisłę. No to przenosimy się w góry w takim razie, a konkretnie może nie są jeszcze to takie góry, góry, bo okolice yy, Krakowa, a jest to Dolina Prądnika. Jeszcze dzisiaj do tego miejsca wrócimy przy okazji tych charakterystycznych miejsc bardzo związanych mocno z Polską, ale no jak widzimy ta, yy, ten, yy, ta jura krakowsko-częstokowska jest niesamowita ze względu na to, że tworzy takie właśnie... Bardzo no, niezwykle piękne jest, jest urzeźbiony ten teren. Mało tego tutaj też dodają. Dodają tutaj takiego uroku te zjawiska krasowe, których jest tutaj, który, które tutaj miały miejsce rzeczywiście i yy, 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 utworzyły yy, yy, około na, 300 jaskiń, także to jest też niesamowite, że na tak dosyć małym terenie, tam przypomnę jest, znajduje się Ojcowski Park Narodowy, który jest naszym najmniejszym parkiem, rzeczywiście jest malutki, bardzo szybko można się tam przemieszczać z jednego krańca na drugi yy, i no, faktycznie, mnóstwo wąwozów, bram skalnych i fantastycznych różnych kształtów się tutaj pojawia. Do jeszcze jednego tego kształtu dzisiaj powrócimy. Ale też faktycznie, kto miał okazję być w Dolinie Prądnika, myślę, że na pewno miał same pozytywne wrażenia. Warto rzeczywiście ten, ten Park Narodowy odwiedzić. I oczywiście mamy też góry niezwykle charakterystyczne, tworzone, tworzące tak zwane Połoniny, a skoro połoniny, te najbardziej znane to caryńska i wetlińska oczywiście i Mowa już, każdy wie, że mowa oczywiście o Bieszczadach. Bieszczady, które niegdyś były takim zagłębiem dziczy. W zasadzie tam mówiło się, że takie najbardziej albo ostatnie dzikie góry Polski. No dzisiaj już się to trochę zmieniło, bo jednak Bieszczady stały się bardzo popularne w kręgach turystycznych. Coraz więcej osób też tam przyjeżdża. Niemniej jeszcze chyba tę swoją niezwykłość, tę dzikość jeszcze chyba... Zachowały, Tak mi się wydaje. Natomiast no, proszę zwrócić uwagę, że taki widok na pewno jest bardzo niezwykły i dla wielu osób, na tyle niezwykły, że wracają tam w różnych porach roku, bo przecież bieszczady są piękne przez cały rok. A tutaj mamy mówiłem też o fantastycznych kształtach tych zjawiskach krasowych, ale to dotyczyło doliny Prądnika, a tutaj już zupełnie inny fragment naszego kraju, bo góry stołowe oczywiście, w których utworzyły się też właśnie takie niezwykłe skały, które mają różne kształty i te kształty przypominają a to wielbłąda, takiego smoka, yy, i właśnie noszą też takie nazwy. Dzisiaj jeszcze do jednej takiej skały sobie podczas tego wykładu yy, wrócimy. A tutaj mamy przecież bagna, no ja bardzo często właśnie o tych bagnach mówię, bo przecież bagna były przez wiele lat osuszane, nielubiane, bardzo często właśnie uznawano je za takie marnotrawstwo miejsca, że po co te bagna? One do niczego nie służą, a później się okazało, że były osuszane i dzięki, przez to, że były osuszane ginęło bardzo dużo no, zwierząt związanych z tymi bagnami, ale też właśnie niejako bagna stały się unikatem swego rodzaju, dlatego też właśnie no, te bagna, najbardziej Bardziej znane, czyli Biebrzańskie, są takie niezwykłe. Natomiast, to właśnie na zdjęciu mamy bagna Biebrzańskie, natomiast w ogóle bagna w naszym kraju też no, są, myślę, że jakimś tam ważnym elementem, chociaż mówię już niestety bardzo rzadkim i yy, no my ludzie przyczyniliśmy się do tego, że te bagna zaczęły po prostu ginąć i zaczęło ich być coraz mniej, ale całe szczęście odkryliśmy ich wielką wartość, ich wielką zaletę i teraz już dbamy i chronimy. I oby tak było i obyśmy mieli jednak tych bagien jak Najwięcej, chociaż odtwarzanie bagna jest no, karkołomnym zadaniem, jeżeli w ogóle nie niemożliwym, ale no, dlatego to, co mamy, na pewno należałoby chronić. No tutaj mamy z kolei Puszczę Białowieską, no to jest taka puszcza niezwykła dla naszego kraju, zresztą nie tylko my doceniamy jej piękno, ale też i wielu obcokrajowców, którzy przyjeżdżają tutaj zobaczyć, jak to się mówi, nawet, że ostatni naturalny las w Europie. Co do tej naturalności, to oczywiście jest dużo tutaj sporów i dużo kłótni, niemniej pomijając wszystkie te spory, jest to las, który naprawdę robi wrażenie. Jest to ogromne, ogromne powierzchnie, bo proszę zobaczyć co tutaj się dzieje. Mamy po horyzont las i no, nie ulega wątpliwości, że to jest bardzo charakterystyczne miejsce w naszym kraju, niezwykłe i Trzeba powiedzieć, podkreślić, niezwykłe przyrodniczo. To jest miejsce, do którego po prostu warto wracać po niezwykłe takie doświadczenia przyrodnicze. Kto chce zobaczyć wilki, rysie, żubry i masę innych zwierząt, niekoniecznie przyjeżdża do Puszczy Białowieskiej, bo w niewielu miejscach w naszym kraju możemy, będąc na jednym konkretnym miejscu, Widzieć aż taką różnorodność przyrodniczą i tak, taką mnogość też gatunków. I ostatnia, już kategoria, którą, o której chciałbym dzisiaj Państwu opowiedzieć, to są charakterystyczne miejsca, czyli miejsca, kiedy widzimy i zdjęcia tych miejsc, to od razu nie mamy wątpliwości, o czym mówimy. Każdy z nas wie doskonale i kojarzy na pewno właśnie te miejsca z Polską. A są to pierwsze, o którym. Które mi jakoś tak wpadło do głowy, jak tylko przygotowywałem tę prezentację, to jest to. Chodzi oczywiście o pieniny. Jeśli dobrze widzę, to chyba tam w oddali są widoczne tatry, nawet jak, się, jak przypatrzymy się. Natomiast jest to sokolica i chodzi o tą taką, można powiedzieć, pocztówkową sosnę, która rośnie na sokolicy, właściwie 70 cm poniżej jej szczytu i jest to sosna przypominająca troszeczkę takie drzewko bonsai, natomiast no, z nie ma nic wspólnego, jest to po prostu zwykła sosna zwyczajna, tyle, że no, z racji tego, że pojawiła się w tak niezwykłym miejscu, bo na samym szczycie góry wrosła swoimi korzeniami w skały. I, I rośnie w skrajnie niekorzystnych warunkach, dlatego też ma taki pokrój, jaki ma, przypomina właśnie bardziej drzewko skarłowaciałe, takie drzewko bonsai, a nie rosłą piękną sosnę. I proszę zwrócić uwagę, jaka jest też różnica, bo mówiłem wcześniej podczas naszego wykładu o sośnie taborskiej, a tutaj mamy sosnę, Również pospolitą, tak? ta Taborska to, to, to jest po prostu tylko wyróżnienie ze względu na to, gdzie ona się ona, yy, rośnie, tak? Ale generalnie też jest to, jeżeli chodzi o gatunek, to też jest to sosna zwyczajna. Jak duża jest różnorodność? I to sosna zwyczajna, i to. To jest karłowate drzewko. Yy, ona ma mniej więcej około 3 metrów wysokości, także niewiele, ale imponujący jest jej wiek, bo szacuje się wiek tej sosny na, uwaga, 500 lat. To jest nies niesamowicie, niesamowite, bo mówiłem o dębie Bartku, tak? Niespełna 700 lat, i jaki ma rozmiar, prawda? Gigantyczny, ogromny. A tutaj mamy drzewko, które jest malutkie, skarłowa a w zasadzie liczy sobie wcale nie tak dużo mniej tych lat. Także to jest taki charakterystyczny na pewno element naszego krajobrazu i właśnie wiele razy można zobaczyć tę sosnę jako na różnych właśnie pocztówkach, takich pięknych zdjęciach z Pienin. A to dalej pozostajemy w Pieninach i patrzymy teraz z kolei już nie na sosnę, na nasz Szczyt, ale w dół, pod swoje nogi. Jak się wdrapiemy na górę, na przykład na trzy korony chociażby, to możemy zaobserwować przełom Dunajca, który oczywiście spływ tym Dunajcem jest bardzo wielką atrakcją turystyczną, bo nie dość, że ten Dunajec tam mocno właśnie płynie w takich dużych zakolach, to jeszcze w dodatku dookoła tworzą, dookoła możemy obserwować piękne ściany skalne, które osiągają nawet 300 metrów wysokości. A, no, dodam też, że jest to rzeka graniczna, bo po jednej stronie widzimy Polskę, a po drugiej już się zaczyna Słowacja. No i to jest naprawdę wielka atrakcja. Każdy, kto może płynąć taką, taką to chyba popełnię błąd, jak powiem, że tratwa flisacka, nie jestem do końca przekonany, ale takie są, to takie właśnie takie. Bubanki i one w, w, nich się, w nich właśnie odbywają się te spływy, ale mówię, tutaj może z nazewnictwem coś kręcę, więc nie chcę tutaj błąd wprowadzać, ale każdy wie chyba o co chodzi, bo jest to naprawdę, jak jesteśmy w Pieninach, no to jest to atrakcja, którą trzeba koniecznie zaliczyć. No i góra gór, czyli yy, najbardziej charakterystyczny szczyt, który chce zdobyć każdy turysta, który pójdzie w Tatry. Yy, I jest to oczywiście Giewont. No przypomnę tylko, że ten cały masyw, masyw Giewontu składa się właściwie z trzech części, bo my mówimy często Giewont na ten, na ten fragment tylko z krzyżem. A jest jeszcze wielki Giewont, mały Giewont i długi Giewont. Yy, I to yy, ten, to cała, ta cała góra pięknie widnieje oczywiście nad Zakopanem. Zresztą no, krzyż został specjalnie ustawiony po to, żeby był widoczny z Zakopanego. Były prowadzone próby. Najpierw została wzniesiona konstrukcja drewniana na próbę, żeby zobaczyć czy rzeczywiście on będzie dostrzegalny z z Zakopanego, i kiedy ta próba się powiodła, to został zbudowany. Został zamontowany tam ten krzyż metalowy, oczywiście, wszystko zostało wniesione na barkach ludzi. I został zamontowany 19 sierpnia 1901 roku. Myślę, że ten krzyż też powoduje to, że ta góra jest tak charakterystyczna. Bo prawdopodobnie, gdyby nie było tego krzyża, to pewnie Giewont nie, nie byłby tak słynną górą. Natomiast no, ten krzyż na pewno powoduje, że że jest on znany absolutnie w całej Polsce i każdy, kto tylko przyjedzie do Zakopanego, przy dobrej widoczności na pewno gdzieś ten Giewont zobaczy. Z różnych miejsc Zakopanego można go obserwować. Jest to też taki punkt odniesienia. Także jest to rzeczywiście... Jest to taki naprawdę charakterystyczny element chyba całych naszych Tatra albo w ogóle wszystkich gór w Polsce. I tutaj jeszcze... Taki chciałbym przytoczyć cytat Walery Eliasz Radzikowski, który wypowiadał się tak o Giewoncie w 1880 roku, czyli jeszcze przed postawieniem krzyża. Z każdej prawie chaty Giewonta widać, to też słusznie mu się należy tytuł króla zakopiańskiego. No właśnie, a ten postawienie, właśnie wzniesienie tego krzyża, jeszcze tylko umocniło pozycję króla. Króla zakopiańskiego. No i tutaj już mamy takie zdjęcie ze szlaku, jak sobie wędrujemy w stronę Giewontu, gdzieś to jest, yy, być może z Kopy Kondrackiej to zdjęcie wykonane, ja aż tak dokładnie nie wiem, czy to jest ta strona. Wydaje mi się, że tak, ale mogę tu się, chyba tak, ale mogę się tutaj mylić. W każdym razie, jak się podchodzi, już właśnie to widzimy coś takiego. Ten krzyż staje się coraz większy, coraz większy. I jak dojdziemy już na szczyt, to rzeczywiście robi wrażenie, bo jest faktycznie y, duży. No, góra też y, jednak trzeba pamiętać o tym, że trzeba mieć do niej respekt, bo może być niebezpieczna. Y, były, były już przecież wypadki, również i śmiertelne oczywiście, szczególnie podczas burzy. Bardzo niebezpiecznym, bo krzyż właśnie ściąga pioruny. No i jak jesteśmy jeszcze w temacie Tatr, to oczywiście Morskie oko, które jest też celem wielu turystów, jedno z najczęściej odwiedzanych miejsc. No szacuje się, że nie wiem ile do Morskiego Oka, z tego co tutaj powiem, ale uwaga, ja ostatnio słuchałem takiego wywiadu z panem Markiem Kotem z Tatrzańskiego Parku Narodowego, który opowiadał, że rocznie około 4 milionów turystów odwiedza Tatrzański Park Narodowy. No po prostu ogromna liczba i trzeba założyć, że myślę, że spokojnie z milion albo i więcej z tych 4 milionów na pewno dociera nadmorskie oko. Myślę, że to jest bankowo może 2 miliony, może no nie wiem, ciężko to szacować, ale jest to miejsce, które jest najbardziej znane Prowadzi tam banalnie prosta droga, bo jak wiemy, cały czas asfaltowa, tak? W związku z tym, yy, bardzo prosto się tam dostać, a rzeczywiście, no, jest to widok, który zapamiętuje się na długo i ta krystalicznie czysta woda. Z takich ciekawostek tylko dopowiem, że tam w naturalny sposób występują pstrągi i taka z ostatnich lat ciekawostka, że w 2021 roku po raz pierwszy został tam zarejestrowany bubr. Także jak widzimy, bubr się cały czas zwiększa swoją, swoje, swoje występowanie, bo przecież niegdyś tylko występował w okolicy Wigier, północny wschód Polski. Tam tylko one się ostały, a jak widzimy już zawędrowały nawet i nad Morskie Oko. A tutaj mamy widok yy, na Morskie Oko, yy, kiedy będziemy wchodzić na przykład na Rysy, yy, ale to jest to dalsze jezioro, a to bliższe, to jest z kolei Czarny Staw, który moim zdaniem jest dużo piękniejszym stawem yy, i rzeczywiście czarny, czasami ten kolor faktycznie jest niczym czarny, ale jak się podejdzie blisko, niesamowite jest to, że ta woda jest krystalicznie czysta i widać już ją, z, yy, widać yy, co się dzieje w tej wodzie na głębokości kilku metrów. To jest niesamowicie piękne i yy, moim zdaniem, no, można się ze mną zgodzić, ale moim zdaniem czarny staw jest jednak łatwiej, ładniejszy od morskiego oka. Wymaga trochę więcej wysiłku, żeby się tam wspiąć, bo trzeba obejść morskie oko i troszeczkę się wspiąć do góry. Nie jest to może jakieś bardzo, bardzo skomplikowane, ale jednak, wiadomo, to trochę czasu też zabiera. A tutaj jeszcze mamy z takich tworów skalnych to jeszcze coś niezwykle charakterystycznego szczelin, Czyli mamy góry stołowe, park narodowy gór stołowych i tam właśnie mamy Małpoluda. Małpolud z tych wszystkich tworów skalnych jest chyba najbardziej taki charakterystyczny. Przynajmniej tak mi się wydawało, dlatego tutaj też zawarłem w tym naszym spisie te, te, ten właśnie twór i. Faktycznie jak popatrzymy, rzeczywiście nie sposób stwierdzić, że jest to coś innego, rzeczywiście przypomina małpoluda. A tutaj wracamy znowu do doliny prądnika, bo z kolei mm, i do Ojcowskiego parku narodowego, bo przecież mamy maczugę Her Herkulesa. Maczuga Herkulesa to jest taka oczywiście wapienna skała i yy, yy, zaraz przy niej oczywiście znajduje się piękny zamek na pieskowej skale. Wysokość tej maczugi to jest około 25 m i jest to na, myślę, że naprawdę nierozerwalny taki obrazek z naszego kraju, że to się bardzo mocno właśnie z Polską kojarzy. I Gołoboża jeszcze, no bo Gołoboża to też przecież są takie cechy charakterystyczne, przede wszystkim gór świętokrzyskich i Karkonoszy. Ja jakoś tak szczególnie mi się kojarzy właśnie z górami świętokrzyskimi. Tu właśnie widzimy góry świętokrzyskie, ogromne, takie rumowisko skalne, to są po prostu duże skały, które są jakby usypane przez kogoś, jakby ktoś po prostu wywrotkami to nawiózł, ale oczywiście nikt tego wywrotkami nie nawoził, tylko jest to prawdziwie naturalny proces. Takie całe bloki skalne leżą i jakby wcinają się w las. Też coś niezwykle charakterystycznego. A tutaj mamy jeszcze masyw śnieżnika, czyli najwyższy szczyt Karkonoszy oraz Sudetów. Bardzo charakterystyczny, bo często widoczne są te dróżki, tam właśnie prowadzące chociażby na szczyt i Mamy też te budowle na samej górze. Dodam tylko, że jest to szczyt Śnieżki. Uchodzi za jedno z bardziej wiecznych miejsc w Polsce, bo w zasadzie jest tam tylko kilka dni w roku dosłownie kilka dni w roku, kiedy tam nie wieje wiatr. A tak czasami po prostu wieje, że aż głowę urywa. No, jak ja byłem, to oczywiście trafiłem na te dni, kiedy wiało. No, bo to chyba, no mówię, trafić kiedy nie wieje na śnieżce. To to jest naprawdę ogromne szczęście. I ostatni już na dzisiaj taki charakterystyczny element, no bo przecież jak zerkniemy na nasze wybrzeże, to ja już od dziecka pamiętam, zawsze mnie to fascynowało. Ta Mierzeja Helska, czy półwysep Helski, czyli to jest taka kosa, która jest bardzo wąziutka, liczy sobie 35 km. Jest tam kilka umiejscowionych, kilka miejscowości na czele, oczywiście z Helem, który jest ostatnią miejscowością. Taki półwysep bardzo mocno zalesiony, bo jednak cały czas, jak tam jedziemy, to jednak cały czas w lesie, szczególnie jak jest już ta końcówka i on się tam dosyć mocno rozszerza, to też tych lasów jest całkiem sporo właśnie w okolicach Helu. Ale przecież jeszcze Jura, ta Jastarnia, Kuźnica, także mamy rzeczywiście no i hałupy przecież rozsławione przez piosenkę, ale mamy tutaj właśnie niesamowity twór, który powstał na Morzu Bałtyckim i właśnie oddziela też Zatokę płucką od Morza Bałtyckiego. I tu widzimy właśnie po lewej stronie na zdjęciu mamy Zatokę Pucką. tam zresztą pewnie gdzieś byśmy dostrzegli no Władysławowa nie, ale bardziej właśnie Pu chociaż nie wiem czy tu płuck będzie widać, no mniejsza już o to, wiadomo Władysławowo na samym początku leży tego, tego półwyspu i z kolei po prawej stronie widzimy już pełne morze, otwarte morze. Natomiast no, warto też wspomnieć o tym takim też niezwykłym, niezwykłej cesze tej Zatoki Płuckiej, że tam i dlatego też jest to bardzo cenione miejsce przez kitesurferów, windsurferów, że jak się płynie i się nawet wpadnie, popełni się jakiś błąd, z jakiegoś powodu się wpadnie do wody, to nie trzeba wcale pływać, tylko tam się bardzo często stoi, bo w Zatoce Płudskiej czasami wystarczy od brzegu, od właśnie półwyspu udać się daleko, daleko, hen, 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 w zatokę i okazuje się, że po 100, po 200 metrach, a nawet i więcej, będziemy po prostu stać, bo woda jest dosłownie potąd. Także jest to też takie niezwykłe, jak na morze, no bo w końcu przecież mamy do czynienia. Z morzem, ale w takiej niezwykłej formie, bo jest to zatoka oddzielona właśnie tutaj lądem stałym oraz tym półwyspem, tą kosą. No i tym bym, tym oto akcentem bym już kończył nasz wykład. Omówiliśmy sobie wiele różnych charakterystycznych miejsc. Ciekaw jestem, jakie tutaj Państwo mają spostrzeżenia. Może ktoś by coś dodał? Jeszcze jakieś inne ciekawe miejsce? Zerknę tylko jeszcze na nasz czat. <laughs> Tak, tutaj słyszę o nowoczesnym symbolu Polski, że jest miejska łąka kwietna, w cudzysłowie łąka kwietna, na której nie ma kwiatów, tylko niekoszona trawa. No tak, rzeczywiście czasami to tak wygląda, ale ja myślę, że to jeszcze nie jest taki i oby nie było, że to jest tylko właśnie taki nasz, nasz jakiś tam cecha charakterystyczna naszego kraju. Mam nadzieję, że tak nie będzie. znaczy jak ma być sosna lepiej zamienić ją na inne gatunki rzeczywiście na przykład właśnie chociażby na dęby czy jakieś inne też właśnie liściaste przede wszystkim liściaste no zresztą przebudowa lasów w bardzo wielu miejscach trwa to jest proces który będzie jeszcze czekał Polskę przez bardzo wiele wiele długich lat żeby troszeczkę zmienić tę strukturę i żeby jednak ta sosna tak mocno nie dominowała Tak, o, właśnie, to jest dobre określenie, że dom Bartek to jest taki influencer, jest znany z tego, że jest znany. Dokładnie tak, po prostu, mówię, zawsze mnie ciekawił, yy, ciekawił mnie właśnie ten fenomen Bartka. Niemniej, zawsze się też cieszyłem, bo, bo to jest mój imiennik, także. Tak, ja jeszcze właśnie nad brzozą się zastanawiałem. Faktycznie ja tutaj jej nie wiem właściwie dlaczego, może po prostu zapomniałem, ale brzozy tutaj faktycznie nie ująłem. Aczkolwiek myślę, że w tym spis spisie roz roślin spokojnie mogłaby się znaleźć brzoza, bo też jest to gatunek, który jest no, też gatunkiem pionierskim w naszym kraju. Czyli pojawia się tam, gdzie jeszcze nic nie rośnie, to jedno z pierwszych drzew to będzie właśnie brzoza. Warto byłoby też o niej parę słów powiedzieć, ale to zostawmy może na kiedy indziej już. co do drogi wodnej E40 to się nie chcę wypowiadać, bo mam tu za małą wiedzę. W związku z tym muszę się najpierw dokształcić, a dopiero potem bym musiał się wypowiedzieć. Także to na razie zostawię. Może na rzeczywiście jakiś późniejszy temat. Może kiedyś to poruszę, ale proszę pamiętać o tym, że jeszcze mam masę innych tematów do zrealizowania, które czekają w kolejce i już niebawem one będą. Niedługo też kończymy cykl o Czerwonej Księdze, więc na pewno wiele innych tematów się pojawi. Tak, temat o rzekach to też jest dobry pomysł. Tak, ja też się zgadzam. zgadzam. O, pustułki gniazdo, proszę to ciekawe. No, maczu z Herkulesa. Ja, jak tutaj jechałem dzisiaj do studia, to y, widziałem y, dwie pustułki, które y, siedziały sobie obok bardzo ruchliwej drodze w Warszawie, bardzo blisko siebie i też bardzo blisko mnie, bo w zasadzie byłem od nich o jakieś, no na pewno nie więcej, jak 10 metrów i mogłem spokojnie się im poprzyglądać. No dobrze, to y, minęła godzina. Y, mam nadzieję, że się wykład podobał, y, bo to było tak w nawiązaniu do. Święta Niepodległości. A już kolejne wykłady przed nami. Bardzo serdecznie zapraszam. Dziękuję za dzisiaj. Do widzenia i do zobaczenia.